oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. HBAR, prognoza cenowa na lata 2024-2030. Analityk XRP z prognozą wzrostu tokena o ponad 1300%. Polygon oraz Animoca Brands tworzą innowacyjne rozwiązanie weryfikacji tożsamości na podstawie dłoni. Mastercard wprowadza program lojalnościowy związany z kryptowalutami. Galaxy Digital kupuje Ethereum za 76 milionów dolarów. Rząd Wielkiej Brytanii przewiduje wprowadzenie przepisów dotyczących stablecoinów oraz usług stakingu w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Społeczność Terra Luna Classic propozycja spalenia 800 milionów tokenów USDC. eBay odchodzi z rynku kryptowalut i NFTs, redukuje również personel z działu Web3 o 30%. Turcja publikuje raport pierwszej fazy rozwoju CBDC. Na całości artykułów jak zawsze zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję również wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam!